Dobry. Mamy 17 czerwca, czyli dzień Śląskiego Maratonu. Będziemy dzisiaj jechać na 300. Będę zastępował oto tego tam gościa za mną, co wywalczył pudło w zeszłym roku. W tym roku on nie może. Nie chowaj się, Adam. No i co? Trzeba będzie szarpać od samego startu, żeby jak najlepiej stracić całą konkurencję, a potem wpaść w swój rytm. No i przejechać te 300, bo ja akurat jadę na dystansie 300 km. Krzysiek jedzie na 500, Krzysiek jedzie na 400, Paweł na 500, Roman jedzie na 500, także na 500 jest silna obsada. No i będziemy widzieć, jak to pójdzie. Pokorzałbym to, że tak powiem, moimi oczami, jak to przebiegło cały ten maraton. Bo w zeszłym roku nie mogłem, ale w tym roku postaram się to wam jakoś pokazać. Także zapraszam was do oglądania. Ja będę. 5, 4, 3, 2, 1, startujemy. Roman, ogień w tłoki. 5, 4, 3, 2, 1, start. Powodzenia. Krzysio, jak? Dobrze. Dobrze? Dobrze. Nie ma stresu? Adrian jedzie, to żaden stres. Ale ja jestem stresem. Starego typu. Minuta do startu. Powodzonka, stary. I wzajemnie. Siema. A kurde. Najczęściej spotykany na żart. Forma. Nie, może inaczej, jak nastawienie. No, oczywiście, uśmiech i do przodu, nie? Musi być ogień. Kurwa, chyba każdy ogień. Ja, wzajemnie. Same legendy. Fajnie. Co jedziesz? No, nie, raczej Krystian. Aha. Ej. Ale. No. Romek już poleciał. Romek poleciał, no i tu jadą chłopaki też, nie? Ale oni jadą w drugiej grupie. Będą mnie gonić. No i dobrze. Wiecie plan? No. A 300 to jest kurwa dość tak. Myślę, że o 21 to wyda, nie? Serio? O 21. No. No ile godzin to wyda? Nie, to jest 10 godzin. Nie. Ja to najwięcej tam przyjadę. Co to będzie się odpierdalał na trasie? No jeszcze dokładną ta ścianka. No, zobaczymy. Jak będzie tak, to będzie dobrze. Może być tak, tylko że tam nie wiadomo, jak będzie wjechać. No, będzie się od Raciwowa, nie? No. Startujemy. Powodzonka. Narka. Jademy! Dzięki! No nic, trzeba urywać konkurencja. Nie ma na co patrzeć. Cisnemy. Wjeżdżamy w Jastrzębie Zdrój. Tu są właśnie takie wredne góreczki. Będą cyckać. Grunt to jest nie przepolić mięśni z początku. Bo potem może być problem. Odjazd w kierunku Zebrzydowic dłuży się. Niestety nie mam z kim współpracować. My dawali im solowa. Malwina, podpinasz się? Podpinasz się pod koło?
Jedziesz swoim, ja? Mamy skręt w prawo i za chwilę wyjademy z Czechów, bo przychodziliśmy tutaj taki kawałek koło Karwiny, właśnie się przejeżdżą. Ze Brzydowice, w Marklowicach się wjeżdżą i wyjademy tutaj w Gołkowicach. A za Gołkowicami później będzie czekać podjazd. No i pierwszy żel już wciągnięty, 23 km za mną. Zaczynamy podjazd w Łaziskach. Nie jest on trudny. 2-3%. Coś takiego. Trochę się dłuży. No i jeszcze jedno, co bym nie powiedział. Właśnie od Gąkowic aż do samego Raciborza będzie czołowy wiatr. Potem jak się obrócę, to coś będzie z wiatrem. 30. Kaj tam koniec. To jest najgorszy punkt trasy. Otwarta przestrzeń i jeszcze czołowy wiatr. 40 za mną. Jak na razie się jedzie dobrze. Teraz jest odcinek, można powiedzieć, płaski, oprócz Bojanowa aż do Raciborza. Potem zmiana kierunku i powinno być ze sprzyjającym wiatrem na Wodzisław, Rogów i te inne. Widać Bojanów. Tam jest punkt kontrolny, ale nie trzeba tam się zatrzymywać, tylko można przejechać i ja to chyba w taki sposób zrobię, bo picie mam. Także tylko przejada i tyle. Jada od razu prosto na metę. Czasami udaje mi się tam łapać niektórych, no ale nadal jada są. Ja jadę dalej. Co? Nie, nie trzeba, jadę dalej. Siema, Seba. Ja jadę dalej. Jak widzicie, z Bojanowa jest trochę ostrzejszy ten wyjazd. Ja wszystko mam, także niepotrzebne było zatrzymywanie się. Dzięki! Ale piękny widoczek. Szkoda, że to jest całkiem z boku. Pięknie. Przyjada tu kiedyś, bym pokazać. Cisnemy. Poznajecie te rejony? Na brewecie my jechali w drugą stronę. Teraz jada na Racibórz. Nawet ten Racibórz widać. No wtedy byłeś tutaj już zdechnięty. Ciekawe, kiedy tu padna. Na razie jedzie się dobrze, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Jademy ile umiemy. Dzisiaj postaram się dać z siebie wszystko. No Raciborz dość sprawnie ominięty. Były korki, ale jakoś udało się je przemóc. 70 km. Zaczynamy podjazd pod Rogów. Ta wredna górka. Nie wiem, czemu mi się zawsze tak źle jedzie ten podjazd. Może ze względu na ten asfalt, bo cholera wie. Nie leży mi to. No i on się dość dłuży. Nie wiem, ile tam będzie miał. Z
kilometr. Nie ma ani nikogo przede mną, ani za mną. Nikogo. Dłuży się ten podjazd. On z początku ma jakieś 2-3%, teraz czy nie 4. I ten asfalt nie cierpia. Chropowaty. Tam widać dopiero przełamanie. Jeszcze trochę. Jest. O, jeszcze jedno dwa razy. Jeszcze jedno dwa razy rogów i będziemy w domu. 86 km rogów za mną. Teraz Krzyżowice. Zaraz będą za lasem. I zjazd do Wodzisławia. No i z Krzyżowsko-Górka. Tam jest dość ostro. Ale na szczęście nie jest ona taką jakoś super długo. Zbliżamy się na Skrzyżowsko-Górka. 9% mnie czeka. Nie ukrywam, że robi się ciepło. Zaczynam czuć stopa. Ale jest to na razie do opanowania. Tu mamy te 9%. Nie mogę przepolić mięśni, bo jeszcze dwie rundy. Trzeba siły zostawić. Widzę jakąś grupka, ale daję ten podjazd. 94 kilosy. Teraz będzie dość pofalowane. Aż do punktu start meta. Tam uzupełnić bidony. Może coś w szamon. I atak na 200 następno. Nie chcę się podpolać taką grupą, bo mogę po to zapłacić. Dogonia jest to dogonia. Nie, to nie. Mamy fana mojego kanału. I powiedz mi, jak się jedzie? Ja jestem debiutant. Debiutant? Jedziesz 500? Tak. A kwalifikację jakąś robisz, czy po prostu? Na BBT? Tak. No to dasz radę. Zobaczymy. Bez problemu. A w przyszłym roku startujesz na tym, na w Pucharze Polskim może? Nie, nie. Tylko BBT? No, kolega by nam chodził, bardziej po krzakach jeździć. No, to się będziemy widzieć. Na BBT na pewno, bo też będę chciał. Pierwszy wjazd na metę, jeszcze dwa razy. Trzeba oszczędzać siły jeszcze. Tam zupa jest na górze. O, to pani mnie namówiła. Ojej, ojej. Jak to wygląda, Adam? Brawo. Ja? Ej, a jest zupa ponoć, ja? Nalej mi do kubka. Jeszcze tu... Siedli, Piotrek! On ma naszykowany już, siedli. Ale nie mogłaś nie dawać makaronu, Magda. Dobra, to zjedz mi to ta woda. Nie ma woda. No, jak się czujesz w ogóle, ta noga twoja? No, zaczyna pomału. A on już tylko stanął, żeby zamrozić na drodze.
do środkowej kapsy banan, żele i kapłaczka. No spokojnie. Tak. Ale idzie ci się super. Idzie na razie pierwszy. Jako przewaga? Cały czas. Dużo. Dużo? Odsadzi tam bez... No. I no Piotrek, nic na mus. Odpuść, jak będziesz się czuł tam, wiesz. Idziemy? Trzymaj się cały czas w swoim tempie i nie szarżuj, bo się przeszarżujesz. Żebyś dojechał na spokojnie, wiesz? Ty się cały częściasz, Piotrek. Cały się częściasz. Marek, on już tu był? No, on wziął i pojechał. Kołaczek i pojechał. Kurde. Szkoda, że ich nie wiedział. Tam masz bidony już. No. Żele masz dwa dane, chcesz się polił? Nie, teraz nie. No że to my będziesz mówić. No. Spróbuję przez skarpeta, wiesz? Nie. Spróbuję tu przez skarpeta. Tadek mi padał, żebym tak zrobić. Ale widzisz, ta skarpeta, czekaj. Z dołu trochę, bo z boku. Boli cię ta noga. No. No, ja to widzę, że on się ten... Daje ci to coś? Daje, daje, daje. A spod spodku ci psiknąć? Nie. Nie trzeba. Tego nie był psikosz, no. Trzymaj. Zostawisz to tu, czy? Nie. Wola wziąć, wiesz? Lepiej wziąć. Co ta noga, mówisz? Powiem, że za dużo tej przewagi nie mam i kurczę, zapomniałem wymienić baterię, także nie wywiela nagrań. Teraz jeszcze w Jastrzębiu 110 za mną, aleś teraz dostałem koło, spotkałem Marka i Marcina, grzeją niesamowicie. To trochę z nimi współpracuję. A Marcin nie potrzebuje zmiany? Nie chce? Nawet jak bym udał zmiana, to... To by cię zaraz wyprzedził. Czyli chodziłeś dobre koło. Marka już z nim, wiadomo. Dom od zawsze, ale Marcin Ironmana zrobił tak, że on se tu pewnie lajtowo jedzie. Po raz drugi Bojanów 157 mamy, 890 zniosł. No ale puściłeś koło od Marka i Marcina. Niestety, kurde, ta stopa zaś mi się uruchomiła, no. Boli jak cholera. Kombinuję, czy nie stanąć, ale zobaczymy. Na razie jest jeszcze do wytrzymania. Jadę dalej. Dzięki. Bojanów po raz kolejny mijam. Bateria mi się, widzę, kończy. Nie wiem, czy tam coś dogram. Postaram się wymienić na mecie. Zaś czekają mnie wredne podjazdy, czyli rogów i tak dalej. 175 km zrobione. Dobry czas na razie, 5:20. No i 962 metry. Także lecimy dalej. Zaczynałem się i kryzysy teraz. Po co, na co? Czy muszę przestawić, kurde, myślenie? Bo to źle wróży. Trzeba obudzić tego drugiego z tyłu głowy, żeby mi powiedział: dawaj, jedź. 180 na blacie, rogów przede mną,
walcza z bólem nogi dalej. Och, ta Krzyszowska górka dała mi popalić. Za każdym razem bodzie coraz bardziej. Te ostatnie kółko to się tam chyba by dotoczył, to totalnie już dojeżdżam pomału do Mszany. Mszana po raz drugi, jedziemy na punkt. Zaś ta pieruńska górka. Ciekawe ile przewagi się udało zdobyć. Albo straty, no nie wiadomo. Adi, dawaj! Co? Dobrze jest. Niedobrze. Dobry. Ale to już są chyba moje ostatki, wiesz? Bez gadania. Ostatnie kółeczko. Jademy na Jastrzębie ostatni raz. I góreczki. Dobrze, że to się pomału zmierza ku końcowi. To już mi się zbrzydła ta pętla zaś. Teraz dostaję info od bracika, że gonią mnie trzech gości. No niestety. Jowala Soluba. Więc mam trudniej. Nie wiem, czy mi się to uda utrzymać. Koniec mam 11 minut przewagi. Ale to jest taka przewaga chyba wcale. To idzie rozmienić raz dwa. No. Także męczymy się tam. Zobaczymy, co z tego się urodzi. Znowu wjeżdżamy do Czechów. Ojej. Siły mnie opuszczają. Męczarnia. 220. Jeszcze 80. 230 km, 1370 zniosłem. Powiem wam, że morale mi podupadły, jak wiem, że tamta trzyosobowo grupka mnie goni. Tam jest na pewno współpraca, a ja tu kurde cały czas wiatr od czoła. Niestety. Cały czas to lubię. Jedynie ta chwila, co jechałem tam z Markiem i Marcinem, to chwilkę się osłoniłem. A tak cały czas to lubię. Sił już zaczyna brakować. Te podjazdy już coraz gorzej wchodzą. Ale walczymy, nie poddajemy się. Podjazd w łaziskach za mną. Już na szczęście zaś kolejną górkę mniej. Teraz zjazd do Gorzyc. Potem płaski odcinek. Podjazd pod Bojanów. I zaś płasko. Ale to jeszcze daleko droga. Dobry! Sytuacja. Co się stało? Gonią mnie. Ja? Trzech. Była ta kręca, a ja drugi. No. A widzisz, co się z pogodą zaczęło robić. No. Ja to do średnio ten ser. Krzysiu, ja nie mam średniej włączonej, wiesz? No. Ja ci mogę powiedzieć czas, jaki mam. No, jaki masz? 7.32, 240 km. No ja już nie mam też z czego jechać, wiesz? Co? Nie mam już z czego jechać. No ty, ale jeszcze kurwa seta mam, no.
jak dobrze spotkać swojego kumpla na trasie. Teraz się wymieniamy na zmianach, bo akurat my mieli niezbyt dobry wiatr. Co? Tam akurat my knopi. No, przed chwilą nas deszcz zrosił, ale teraz my wyjechali z tego i droga już jest sucho. Adam mi teraz pisze 10 minut przewagi, topnieje mi to. Krzysio, to powodzonka. I okręca. Zobaczymy na mecie. No. No, Krzysia, my zostawili na punkcie w Bojanowie. Ja nie mam czasu na postój. Muszę jechać, bo mnie gonią. Jeszcze 40 kilosów zostało do mety. Te górki już męczą. Jak cholera. A teraz cała sekcja będzie. Co się stało? Co masz taki pasek? Kamerka? Kamerka na pasku. Kamerka! Nie na kierownicy. Nie. I co, lepiej tak na pewno? Ja. Roman ma cukier w domu, nie? No też, bo. Ale ja wolę ten i godać lepiej. Znowu spotkałem mojego kumpla Marka. Którego Marka? No jak którego Marka? Grytmana, nie? Aha. No. Rogów zdobyty. Teraz Krzyżowice. Zaraz będzie zjazd. Co? Nagrywam, wiesz? Marek was pozdrawił. Cisnemy se. Dobrze znaleźć takie koło mocne. Co? Godon, dobrze znaleźć takie koło mocne. Siły już brakuje. Ojej. Muszę się potoczyć. Jeszcze ta. I jeszcze później na meta. I będzie koniec. Jeszcze trochę. O, ja pierdzielę. Moje nogi płoną. Skurcze. Stopa to kurde. Nie wiem, jak ją sadzić. To pogoda pewnie, nie? No. A zrosiło cię coś? Zrosiło, no. Tam koło Krzyżanowic, nie? No. Podało dwa razy tam, za rzeką. Ale asfalty to już konkretnie były mokre, nie? No. Taka chwilka. Masz fajną przewagę, ale ciś ile się da. A ile idziesz? 300. 300, ja? No. A, to zamykasz kółeczko? Zamykam. Teraz już ciąg. No. Teraz już grzeję. To powodzonka. Yes! Mówię to! Mija! O kurde! Dobry. Nie, Mariusz, nie uciekaj. Ten gościu mi zrobił niespodzianka. Dobra, ja muszę powiedzieć. No czemu wszyscy uciekają? Bo my nie są fototym, my nie są do tego. Są fotowoltaiczni? Nie, mamy to, udało się.
miejsce mam. No, udało się. To i to, ja? To nareszcie to koniec tej myjki, można powiedzieć. Dobra. Ale chyba już więcej nie pojadę. Jasne, czas. Dobry. Wieczór. Wieczór. Wieczór, no. Bo patrzcie, jak już słoneczko nisko. Nie spodziewałem się, że uda się to w takim czasie przejechać. Udało się zejść poniżej 10 godzin, ale jesteś wyrąbany jak koń po westernie. No i co? Co by tu powiedzieć? Mariusz mnie zaskoczył swoją wizytą. Zostałem oblony szampanem. Śmierdza jak nie wiem. Nogi to już nie czuję ich w ogóle. Chyba, że wy je czujecie. Za to my czujemy. Fest, nie? Szampana. Także udało się. Udało się zająć pierwsze miejsce. Czego się nie spodziewam, no. Marzyło się, ale... Ale marzenia się spełniają? Ale właśnie, marzenia się spełniają. I co wam mogę powiedzieć? Trzeba tu, jak to przewalczysz, to jest wszystko do osiągnięcia. Taka rada ode mnie. Głowa, głowa i jeszcze raz głowa. Nie ma rzeczy niemożliwych. Także jutro jademy jeszcze odebrać puchar. Odebrać ja puchar i na festyn. Bo tutaj właśnie mają to tak fajnie zorganizowane, że zawsze po maratonie jest festyn, takie oficjalne zakończenie. No i to właśnie tu jest, no mi się akurat podoba w tej imprezie to, że jest takie te oficjalne zakończenie i tak dalej, nie? I tak jak mówię, przygotują się panowie z 300 km, Tomasz Kruczek, Adam Wawrzeczko, Stanisław Kolosz i na pierwszym miejscu ktoś, kto w ubiegłym roku jeszcze za bardzo chodzić nie umiał, a w tym roku wygrał dystans 300 km pan Piotr Piątek. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I.